Mszą Świętą łączy się mama Dominiki Maja. U mnie się w tej chwili rozpoczyna także Msza Święta w tej wspólnocie z Panem Jezusem Chrystusem, z Dominiką, którzy odeszli. Wejdźmy w tę tajemnicę śmierci i życia. Byśmy mogli godnie to uczynić, przeprośmy Boga za grzechy nasze. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy z wiarą za Twoją, Twojego Syna zmartwychwstałego. I umocnij naszą nadzieję, że razem z Twoją służebnicą Dominiką wszyscy zmartwychwstaniemy. Wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl Twe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie, Panie, któż się ustoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. Pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Jego. Weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane Wam od założenia świata. Alleluja! Co dom jasny, który miał ciepły, miejscem, gdzie wszyscyśmy się tak bardzo dobrze czuli. To nie jest zwyczajne, nie zawsze tak jest. Dominika heroicznie walczyła z chorobą, z słabością ciała. Patrząc na nią, myślałem, że to właśnie znaczy dawać swoje życie, żeby inni mieli życie. Bardzo wyraźnie od czasu przyjścia na świat Huberta i Wacławszcza. Wokół niej rodziło się dobro, tyle dobra, a w niej myślę, że człowiekiem, który przeszedł tajemniczą drogę życia duchowego. Pamiętamy po pierwszej operacji. Sama mówiła, że przypięta do tego stołu pomyślała, że jest tak jakby przybita do krzyża. Kiedy
zaczęła widzieć lepiej niż my wszyscy. Wtedy powiedziała Panu Bogu, że mu ufa i że jest gotowa. Tak to wtedy przeżywała. Pamiętamy to promieniujące, przyciągające ludzi tam w szpitalu, potem w domu. Promieniowanie łaski przez nią. To był czas wielkiego cierpienia, wielkiego światła, takiego radosnego światła, jakby widzenia Pana Boga. Ale i droga prowadziła przez dalsze etapy ku prostocie miłości, ku prostocie modlitwy, gdzie już nie trzeba wielu słów, ku akceptacji, razem z pragnieniem, by jeszcze żyć. Spotykaliśmy, wiemy, że szła na spotkanie z Panem Bogiem świadomie. Boże, to ona nas przez to nauczyła. Ale przecież jej troską jednocześnie było, żeby dopóki jest, żeby jak najwięcej dać. To nie była nigdy ucieczka w chorobę. A zawsze walka ze słabością. Dać życie, żeby inni mieli życie. Nie uważała się za świętą, nawet irytowała się, kiedy czasami taki klimat wokół niej. Dominiczko, ty jesteś święta. Nie znosiła tego. Ale na czym polega świętość człowieka? Dominika była przenikliwa. Nie patrzyła na ludzi naiwnie. Ale wprawdzie, czasem z irytacją, czasem z doskonałym wyczuciem komizmu rozmaitych sytuacji, zachowań. Ale to było zawsze z taką wielką dobrocią, z miłością. Że chciała żyć. Wiedziała, że jest potrzebna, dlatego chciała żyć. W tym filmie, w rozmowie z Hołownią, Dominika ironizuje na temat tego swojego poczucia niezbędności, że bez niej sobie nie dają rady. Sama z siebie tam się śmieje. Ale przecież wiedziała, że jest potrzebna, że bez niej nie będzie łatwo. O tym się naprawdę martwiła. Z wielką troską, miłością mówiła w Janie, Piotrze, Kubercie. Jak sobie bez mnie poradzą? Jednocześnie była pogodzona, była wdzięczna za czas dany jej. Prognozą lekarzy. Pani jeszcze żyje. Dziwili się czas. Może te modlitwy tylu ludzi, takie żartliwe. Prosił Pana Boga ten czas przebogaty, ten czas cenny dla Dominiki, ten czas bezcenny dla nas wszystkich, pewnie dla każdego trochę inaczej. Była wdzięczna Panu Bogu za to, że uzdrowił ją zadawnionych żalów, że te rany
zostały zawiśnione. Dusza odchodziła ze wszystkimi pogodzone. To nie jest takie proste w życiu. Ile w niej było wdzięczności. Tak często, kiedy dotknie nas jakieś cierpienie, stajemy się egotykami, egocentrykami. Możemy tylko w kółko mówić o swoim cierpieniu. Chcemy cały świat wokół niego porządkować. Ile razy, z jaką czułością, z jaką miłością mówi o swoich bliskich. Byli ciągle w ich myślach, Jan, dzieci. Dorota, zakończyło się Stefaniem. O wszystkich, którzy spieszyli z pomocą w Polsce czy za granicą. Pamiętałam o Łukaszu, o Karenie i innych. Myśmy byli pisarzy, że to jest niezwykłe. Jak bardzo. Jestem tego świadkiem. Jak z jej serca wypływały te słowa. Wszystkich przyjaciołach, lekarzach. Panie Wojnie Piotrze, bracie Morisie, tacy innych. O tych wszystkich, którzy spieszyli z pomocą od czasu urodzenia Iwa, dzięki którym mogła się nie martwić o dach nad głową, o opiekę dla Iwa. To zdumiewające, ile dobra z nas potrafiła wydobyć. Widziała o tym, że jest potrzebny. Tak pytała, czy co będzie, kiedy jej zabraknie. Widziała, że to wszystko jest reakcja na nią. To co będzie, kiedy jej zabraknie? Czy to nadal? I ci odpowiadamy tak. Tak, Dominiko, nadal. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Ani nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Znała drogę. I jak apostoł Tomasz mówiła, nie wiem, dokąd idziesz. Nie wiem, gdzie jeszcze mnie zaprowadzisz. Na jaką jeszcze kalwarię. Na pytanie, dlaczego zło spotyka dobrych ludzi, odpowiedziała kiedyś, nie wiem. Nie wiem, czy zło, czy choroby pochodzą od Boga, ale wiem na pewno, że Pan Bóg zawsze, nawet z naszego zła, potrafi wyprowadzać wielkie dobro. Nie zmarnujmy daru. Daru obecności wśród nas, Dominiki, obecności ziemskiej, już zamkniętej i obecności, którą jest świętych obcowanie z nami, to bowiem, co widzialne przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Thank you.
Dominik i choroby pomagali w nam w rozmaity sposób. Właściwie to się zaczęło od urodzin Iwa i potem przez chorobę Huberta i chorobę Dominiki. Także chciałem tylko powiedzieć jeszcze raz dziękuję i wyrazić naszą wielką wdzięczność wszystkim tym, którzy byli przez ten cały czas obecni. Chciałem również przeczytać krótki tekst matki Elżbiety Czackiej, który jest o cierpieniu, ale również o nadziei, który Dominika czytała wielokrotnie w trakcie swojej choroby, prosząc mnie, żebym przeczytał ten krótki tekst na jej pogrzebie. Bywają w życiu niektórych ludzi wielkie katastrofy, które druzgocą, łamią, rwą i przewracają wszystko. Nic już nie pozostaje z tego, co wiązało z życiem. Uderzenie jest tak mocne, że za jednym zamachem ogałaca człowieka ze wszystkiego. Prócz miażdżącego bólu, zdaje się, że nic już nie pozostaje. Bóg jest wtedy najbliżej. Szczęśliwy człowiek, jeżeli wśród bólu, wyzwolony ze wszystkiego, tylko Boga szuka i Jego znajduje. Wtedy pozostaje tylko dusza i Bóg, Bóg i dusza. Wtedy wśród cierpienia i bólu zaczyna człowiek nowe życie, życie pełne radości i szczęścia wśród cierpień, bólu i łez. Bóg dał nam to szczęście, którego świat nie dał. Dał nam szczęście, które jest przedsmakiem nieba. Szczęśliwe te dusze, bo one prawdziwie przez Boga wybrane. Niech tylko do końca życia Boga samego szukają. Ludzie ci pozornie żyją takim życiem jak wszyscy. Podjęte obowiązki spełniają jak najwierniej. Życie to jednak jest już zupełnie inne. Tu na ziemi już jest ono skończone. Realnym życiem dla nich jest życie nadprzyrodzone, życie z Bogiem. To też najcięższe są chwile, kiedy Bóg się ukryje znowu przed nimi. Nic im wtedy już nie pozostaje. Jest znowu próba wiary. Trwać w niej powinni tak długo, jak się Bogu podoba. Niech wtedy nie szukają pociechy u ludzi. Bóg jest blisko. Po ciemnościach przyjdą znowu tym jaśniejsze chwile. Więc to był ten tekst Marii Czackiej, o który prosimy Dominika, żeby przeczytać. I jeszcze jedna prośba, żeby wszyscy, którzy chcą się spotkać po pogrzebie, poszli do domu przyjaciół, który jest niedaleko, więc jak wszyscy gęsiego pójdą z cmentarza, to nikt nie zabłądzi. Łączą się z nami wszystkimi. Mamy na myśli mamę,
Marii Rocklo, rodziców Jana, Marii i Jacka Woźniakowskich. I pamiętając również oporu Rocklo. Naszym ojcem. Pour ceux qui ne comprennent pas le polonais et qui pour certains viennent de loin, un grand merci pour votre soutien, vos pensées, vos prières et votre présence ici même. I na koniec zacytuję tylko jeszcze słowo Dominiki, które może, znaczy prawdopodobnie niektórzy z Was już słyszeli i znają. Postaram się to zacytować dosłownie jej słowami. Bardzo ważne, żeby się nauczyć żyć teraz, a nie kombinować, co będzie za jakiś czas, bo to my nic nie wiemy, co będzie za jakiś czas. Wszystkim dziękuję, wszyscy sobie muszę podziękować za chwilę wspólnej modlitwy, za to spotkanie z nią, którego ją jest pamięć, a jej bliskość ze sobą zabieramy. Idźcie w pokoju Chrystusa.